na przykład spowodowało, że można było odbudować Warszawę po II wojnie światowej. Gdyby nie było tych obrazów, byłoby z tym znacznie trudniej. Nie tylko zdjęcia tutaj pomagały, ale też w dużym stopniu właśnie te bardzo detalicznie zrobione wedutystyczne obrazy z XVIII wieku i to, że wiele z tych obrazów także było u nas, jakoś się zachowało. Także wielki wysiłek, to skoncentrowanie na sztuce jest troszkę cechą wspólną naszych narodów, można powiedzieć. I tu chyba jest najbardziej sympatyczna jakby ta linia porozumienia. Natomiast jeśli chodzi o współpracę na przykład biznesowo-przemysłową, to ona dzisiaj nie wygląda nawet w 1/3 tak spektakularnie jak za czasów PRL-u, kiedy to, jak mówię, było to, że Włosi to tacy kapitaliści, ale tacy lepsi, bo bliżej komunizmu, bliżej lewicowości, tak i tak dalej, mimo że to było straszne uproszczenie, bo jakby tam ktoś popatrzył bardziej, jak to wygląda, no to by dostrzegł, że jest tam ten dryk niesamowicie antykomunistyczny, ten dryk taki berluskoński, prawda? I właśnie Berlusconi, że on stworzył własne media i oparł się mediom lewicowym, stworzył telewizję Panorama, kilka kanałów kontra telewizję RAI, które są lewicowe, to pokazało, że można stworzyć rodzaj takiego polityka prawicowego, który nie podda się dyktatowi jakby dominujących opinii lewicowych, dlatego że po prostu nie można go kupić, bo ma własne pieniądze. Także to i tak, taki prototyp Trumpa pojawia się właśnie po raz pierwszy we Włoszech właśnie. Także czym tym łatwiej było mówienie, że to jakiś tam niby faszyzm czy coś. Niestety tak to jest. I rozumiem, że jakby taki polityk się pojawił we Francji, to byłby wiszyzm i tak dalej, i tak dalej. Także, no, w każdym razie Berlusconi stworzył własne media, które mówiły o nim dobrze, kiedy tamte mówiły źle. Berlusconi kojarzy się w Polsce z Bunga Bunga i tutaj się pojawia pewien stereotyp Włocha negatywny, tak? Jakby się uruchamia u nas, że Włoch to tylko seks i kobiety i tak dalej. I z jednej strony to lubimy, bo piosenkarze, którzy śpiewali o miłości i tak dalej, jak Drupi na przykład, bywali u nas bardziej popularni niż we Włoszech. I widać te gesty, ten co śpiewa Lasciatemi Cantare, to on, nie pamiętam jak się nazywa ten śpiewak, on robi coś takiego, kelnerce, takie coś, tutaj najpierw a potem tu chwyta ją tak za ten. Muszę powiedzieć, że moja purytańska północna dusza tak trochę się zdziwiła. W każdym razie z jednej strony to lubimy, ale też żartujemy, że jakby wysłać amerykańskie feministki do Włoch, prawda, to by wszyscy Włosi zostali aresztowani za molestowanie seksualne, bo szczypią po tyłkach te swoje kobiety, no i jak się okazuje, także po podbródkach. W każdym razie tutaj jest ciekawa rzecz. No i teraz tego Berlusconiego, że bogaty facet robi sobie liftingi twarzy, no dobra, no to sobie robi, nie ma pieniądze. Przynajmniej mu się twarz nie rozlatuje jak Michaelowi Jacksonowi, więc chyba ma lepszych tych specjalistów. W każdym razie on, my go kojarzymy tylko z Bunga Bunga, prawda? A on wprowadził tak zwaną reformę Moratti, reformę sądownictwa, która jest chwalona nawet przez lewicę w różnych państwach, który zwalczał lepiej mafię niż inne rządy włoskie, bo był mniej właśnie podatny na korupcję przez to, że miał własne pieniądze. Może sam korumpował, ale jego rząd był mniej podatny na korupcję. To jedno z drugim się nie wyklucza wcale. Natomiast był taki sojusz prawników, żeby go wykończyć, to chodziło o różne inne detale i według nich nadużycia władzy, ale to nie zmienia faktu, że uczynił także armię zawodową. Włoska armia jest dzięki temu armią dużo lepszą niż kiedyś. To taka a propos dzielności włoskiego żołnierza, jest to całkiem dobra armia. I lotnictwo też podczas niszczenia obiektów należących do Gaddafiego też się bardzo przydało. Poprzednio Gaddafi był, no może nie kumplem Berlusconiego, tylko takim our bastard, w sensie nostro bastarda w tym przypadku, który zatrzymywał te szlaki, prawda, ludzkie i tak dalej.
No ale w końcu go trzeba było poświęcić, inne państwa się uparły, poświęcono go, czy jest mniejszy, czy gorszy burdel. Ja powiem tak, w Libii jest mniej więcej taki sam burdel, tylko inny, znaczy taka sama skala, tylko inny. Także to nie jest takie proste. Mamy rejony wspierane przez Francję, rejony wspierane